witam wszystkich. Cieszę się, że wychcieliście świętować w tym gronie, w gronie Dereszowskim, kolejny rok te obchody. Przede wszystkim chciałbym przedstawić osoby funkcyjne, to, czyli kto poprowadzi dzisiejszy bieg. Mastrem, czyli tym dowodzącym w biegu głównym, będzie pan instruktor Krzysztof Kubiec. Dokonał aktu ograniczenia trąby, to jest atrybut właśnie mastra. Sprawdź, działa. I żeby pan Krzysztof nie nadużywał tej trąby i nie stresował pilotki, to to zadanie poleciliśmy kontrmastrowi, czyli osobie, która będzie zamykała szpalę biegu głównego, i kontrmastrem w tym roku jest Natalia Szkoda. Przepraszam, bardzo przepraszam, jeszcze nie przedstawiłem osoby funkcyjnie też bardzo ważnej, która poprowadzi asystę. I asystę w tym roku poprowadzi na PRTS-ie pani Daria Śmigiel. Również instruktor, także no, możecie być pewni, że te wszystkie komendy, które osoby prowadzące będą wydawały, to będą oparte na doświadczeniu i wiedzy. Jeśli mamy wszystko, słuchajcie, żebyście mieli czas na przygotowanie koni. Teraz ustawicie się w szyku do prezentacji. Tak będziecie wjeżdżali tutaj. Ja będę wyczytywał koni. Proszę, ustawcie się teraz i pilnujcie. Zapamiętajcie, później się przeformujecie. Po wyjeździe już na trasę master i pani Daria was ustawią. Starajcie się zachować ten szyk, czyli jedna linia, tak jak tutaj stoicie, i w parach, równiutko w parach. Tak, żeby się zaprezentować tutaj przed kibicami, przed publicznością. Dobra, do koni. Państwa wszystkich witam na dzisiejszej imprezie. Witam w Klubie Jeździeckim Deresz. Ostoi tradycji wszystkiego, co jeździeckie, zasad jeździeckich, które zaszczepiła w nas świętej pamięci pani instruktor Jadwiga Pasturczak, i przeszło 40 lat za sprawą prezesa seniora, który też dołączy do orszaku tego hubertusowskiego, ale troszeczkę w innym momencie. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Witamy uczestników, witamy gości, witamy pozostałych klubowiczów. Za chwilę ruszamy na trasę biegu. Państwa, znaczy kibiców, opiekunów, bardzo proszę o pozostanie chwilę po wyjeździe jeźdźców. Mamy kilka uwag technicznych. A w tej chwili bardzo proszę o pożegnanie jeźdźców i wyjeżdżamy na trasę.
Proszę Państwa, i tak dopełnił się finał dzisiejszej imprezy. Lis pojmane było dramatycznie, było widowiskowo i o to w tym wszystkim chodzi. Naprawdę potrzeba nie lada umiejętności jeźdźców, żeby impreza skończyła się właśnie w taki sposób. Mimo upadków, jak widzicie, Amazonki dosiadły z powrotem swoich wierzchowców. Ja proszę o uformowanie zastępu. Ja poproszę do dekoracji, widzę, dojechał do nas prezes senior. Poproszę o pomoc w dekoracji uczestników, w dekoracji zwycięzcy. Tak, oczywiście oklaski się należą wszystkim. Jeszcze raz wszystkim uczestnikom dziękuję za dzisiejsze widowisko. Dziękuję w imieniu widzów, kibiców, waszych rodziców i naszym, czyli członków klubu jeździeckiego Deresz. No, naprawdę było co oglądać, było co oglądać. Dobrze, przystępujemy do dekoracji. Bardzo proszę. Wydarzenie i popołudnie wszystkim. Dziękujemy! Dziękujemy!
O Jezu! O! Kocham to! Ludwik! O, wow! Pomyślam się! Jest dobrze!